Księga Daniela, rozdział pierwszy W trzecim roku panowania Jojakima, króla Judy, Nabuchodonozor, król Babilonu, najechał na Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego. Nabuchodonozor zabrał je do ziemi Szinear, do domu swojego Boga, i umieścił je w skarbcu swojego Boga. Król rozkazał Aszfenazowi, przełożonemu dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów, z rodu królewskiego oraz z możnowładców, młodzieńców bez skazy, przystojnych, uzdolnionych, obdarzonych wiedzą, roztropnych, pojętnych, zdolnych do pełnienia służby w pałacu królewskim oraz do poznania pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył im codzienną porcję jedzenia i wina ze stołu królewskiego i polecił ich kształcić. Po trzech latach mieli oni stanąć przed królem. Spośród mieszkańców Judy był tam Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony dworzan zmienił im imiona, Danielowi dał imię Belteszassar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, Azariaszowi Abednego. Daniel powziął mocne postanowienie, aby nie kalać się pokarmem, który jadał król, ani winem, które on pił. Poprosił więc przełożonego dworzan, aby nie musiał tego spożywać. Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego dworzan. Przełożony dworzan powiedział do Daniela: Boję się, że mój pan król, który postanowił, co macie jeść i pić, zapyta, dlaczego wyglądacie mizerniej niż wasi rówieśnicy. W ten sposób ściągniecie karę na moją głowę. Daniel odpowiedział strażnikowi, którego przełożony dworzan wyznaczył dla Daniela, Hananiasza, Miszaela i Azariasza: Poddaj swoje sługi dziesięciodniowej próbie. Niech dają nam do jedzenia tylko jarzyny, a do picia wodę. Potem przyjrzysz się nam i młodzieńcom, którzy jedli potrawy królewskie, i postąpisz ze swymi sługami według tego, co zobaczysz. I tak się stało. Strażnik poddał ich dziesięciodniowej próbie. Po upływie dziesięciu dni okazało się, że wyglądają oni lepiej niż młodzieńcy, którzy jedli potrawy królewskie. Strażnik zabierał im więc potrawy i wino królewskie, a przynosił jarzyny. A Bóg obdarzył tych czterech młodzieńców wiedzą, rozumieniem wszelkiego pisma i mądrością. Daniel umiał też wyjaśniać widzenia i sny. Kiedy upłynął czas wyznaczony przez króla, Przełożony dworzan zaprowadził młodzieńców przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich nikt taki jak Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Dlatego oni właśnie rozpoczęli służbę przy królu. Król zasięgał ich rady we wszystkich sprawach wymagających rozwagi i mądrości. Widział, że mądrością dziesięciokrotnie przewyższają oni wszystkich wróżbitów i magów w całym jego królestwie. Daniel był tam do pierwszego roku panowania króla Cyrusa. Koniec, zaczynamy Księgę Proroka Daniela, jedną z najfajniejszych ksiąg, przynajmniej dla mnie, w Piśmie Świętym, bardzo, bardzo ją lubię. Będzie dużo naprawdę bardzo fajnych, bardzo ciekawych opowieści też naprawdę bardzo pięknych historii. No i ta księga opisuje ten czas, kiedy oni są już w tej niewoli. U poprzednich proroków żeśmy czytali ten czas poprzedzający tę niewolę, czyli to wszystko, co się działo, gdzie Pan Bóg próbował tych ludzi ostrzegać, żeby to się nie skończyło właśnie tak, jak się skończyło. Natomiast w tej księdze wreszcie jakby widzimy to, co się działo tam, kiedy byli. Zobaczcie, tu mamy taką słynną historię, oczywiście, która dla wszystkich, szczególnie tych wegetarian, nie? Jest historią taką kultową. No bo kiedy jesz jarzyny, to jesteś piękniejszy niż wszyscy niemłodzieńcy, którzy jedli potrawy królewskie, czyli pewnie mięcho, wina i tak dalej. Ale tu oczywiście nie chodzi o jarzyny. To chodzi o to, że nawet będąc w warunkach, które mogłyby ci się wydawać są całkowicie niesprzyjające twojemu byciu z Bogiem, które wymuszają na tobie jakieś, nie wiem, inne zasady, nie? Tak jak oni zostają zmuszeni, żeby być ukształtowanymi według tego, czego ten pogański król jakby od nich oczekuje, to kiedy zachowali jakby swoje własne prawa, kiedy zachowali prawa Pana Boga, kiedy nie ulegli temu, jednocześnie zauważcie, nie wyszli z tego klinczu, to nie jest tak, że powiedzieli, nigdy nie będziemy na tym dworze, nie. Rzeczywistość była taka, że musieli tam być i oni się jakby z tym pogodzili. To jest w ogóle dla mnie bardzo ważna lekcja. Jakby, kochani, my, nie ma, my nie mamy wyjść z tego świata. My mamy być, mamy być w tym świecie i często to będzie, że tak powiem, moralnie dwuznaczne. No bo będzie się wydawało, ale jak to przecież, że jak jestem z tym światem, no to to jest tak, jakbym akceptował. Nie wiem, jego złe zasady. Kiedy tak często ludzie mówią na przykład nie, kiedy ktoś tam o coś prosi, nie wiem, żeby wziąć udział w czymś, co nie jest zgodne z naszą wiarą. I to oczywiście, że są takie rzeczy, które należy odrzucać jako po prostu ewidentnie złe, ale to, że ktoś inaczej myśli, to, że ktoś inaczej wierzy niż my, to nie znaczy, że nie możemy brać udziału w jego życiu jednocześnie. Jak tutaj oni, zachowując swoje własne wartości, mało tego, okazuje się, że zachowując to, w co wierzymy, będąc tam, nagle staniemy się może dla kogoś właśnie autorytetem. Właśnie nasza obecność tam, a nie nasze wyjście stamtąd, będzie jakąś drogą dla kogoś, żeby może Pana Boga spotkać. Tutaj, kochani, u Daniela wiele będzie takich historii, Zostanie też postawiony w takiej sytuacji, gdzie będzie musiał wybierać między Bogiem a, a nie Bogiem, i wtedy wręcz no, przypłaci niebezpieczeństwem życia. To. Yy, bardzo piękna jest ta księga i mądra. Słuchajmy jej dalej. Jutro, oczywiście, dalsza część tej historii.